proszę. Zimny, ciemny loch. Nie widzę chłopaków. Orzesz ty w życiu! To szkielet! Ale na szczęście to nie świerszczu, ani Remi. No, możemy już wracać i... Nie tak prędko, panie Green. Od chwili, gdy chłopcy zaginęli, zachowuje się pan dziwnie. Pańska nienormalnie silna potliwość budzi mocne podejrzenia. W piwnicach jest zawsze tak duszno. Jest tylko jedno wyjaśnienie. Jest pan w zmowie z zakonem. Wszystko wyjaśnię. Że co? I pan mnie tutaj zwabił. Jakie inne wyjaśnienie można tu zastosować? No zgódź się z nim. No racja, Vasquez. Mam kartę członkowską w portfelu. Nazywają mnie... Łosik Jeł! Cóż, nakryłeś mnie, więc wychodzi na to, że musisz mnie odstawić do miasta. Ja mam lepszy pomysł, Łosikle. Zostawię cię tutaj na długi, długi czas. Czekaj! A co z chłopcami? Poradzę sobie sam. Co ja mam teraz zrobić? Nie mogę zostać w tym lochu! Ale numer, halo? Proszę, powiedz, że już jedziesz z Vasquezem. Bo mam tu totalną kaszanę. Świerszczu, który smak Vasquezowi pasuje? Nie wierzę, że to nie jest czekolada, czy tort, ciasto, brioszka i już nie ma foszka. No sam coś wybierz, chłopie, to lody, to nie takie trudne. Ogromnie trudne! Podniebienie Vasqueza ma dziś przeżyć nirwane! Przynieś kolejne smaki, ordynasie! O, przyda mi się miła wiadomość. Proszę, powiedz, że już jedziecie. Posłuchaj, synu, chyba raczej nie damy rady. Ale jak to nie damy rady? Widzisz, nie potrafię jednak zajmować uwagi, a szczególnie nie potrafię dostarczać, tak jak mówiłem. Słuchaj, tato, dałem ci najważniejsze zadanie, bo ze wszystkich członków rodziny Greenów jesteś najbardziej wiarygodny. I choćby nie wiem, co się działo, zawsze znajdziesz wyjście z sytuacji. Dziękuję ci za te słowa, świerszczu. Oj, muszę kończyć. Remi właśnie skosztował ręki lodziarza. Wierzę w ciebie, tato. Dzięki, nie zawiodę cię. O, rozłączył się. Dobra, co my tu mamy? Kamienie, kamienie, znowu kamienie, całą kupę kamieni. No to raczej logiczne w podziemnej celi. Może coś podpowiesz? Czemu sam na to nie wpadłem? Strugo Cezar ma talent w rękach! Vasquez! Vasquez, nie ma go. Myśl, Bill, dokąd mógł pójść? No, no to ładnie. Straciłeś wigor, pewnie się starzejesz. Nie wiem, czemu wróciłeś, ale dołożę ci z radością. Oddaj mi co moje, bo poczujesz mój wielki gniew. Nie mam pojęcia, o czym ty nawijasz, ale weź to sobie. Zmija rzuca strzałką. Trzymaj się. Jeszcze. Dawaj, panie Green, różże głową. Okej, rusz dalej. Ostatnie słowa, tygrysikle? Mówiłem ci już, nazywam się... Vasquez! Gładki jak traktor, skakuj! Myślisz, że ci zaufam, Łosikle? Nie, okłamałem cię, Vasquez, przepraszam. Więc powiem wszystko. Tak naprawdę? Uż ty wcale! A cóż to jest? Co? 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 Nie widzę żadnych... Zająć i dostarczyć! W końcu cię dopadnę, tygrysikle! Zostańcie na swoich pozycjach! Vasquez może przyjść w każdej chwili! Dlaczego ich jeszcze nie ma? Powinni już tutaj być! Remi, pewnie się tylko troszkę spóźnią. To będzie najgorsza ochroniarsko-rocznica, o jakiej słyszał cały świat! Babciu, zjem sobie tylko jedno ciasteczko na osłodę. Może pani nawet zjeść wszystkie! Jest 6:01, a Vasquez i pan Green już nigdy... Twoje sztuczki cię nie uratują, Łosikle! Co? Pani Ceremi! Wesołej ochroniarsko-rocznicy, Vasquez! Przyjęcie? Dla mnie? Zdobyłeś nawet bławatkowe balony! To była ta tajemnica. Dziękuję, panie Green. Szkoda, że pana sponiewierałem. A, nie ma sprawy. Wszystko się zagoi.